Witam serdecznie. Dzisiaj zobaczymy, co nowego na czarnym rynku, z tego względu, że jest parę zmian różniących się od testowych, a mianowicie tak. Pierwsza sprawa jest taka, że złote runo i wyzwanie tytana tylko i wyłącznie jednak będzie podczas właśnie takich rozgrywek jak promocje. Widzieliście na testowym było, że było można kupić poza promocją. Niestety jest to cofnięte i tylko podczas promocji można kupić za kupony wyzwania i rogi obfitości. Wagi Temidy nie da się kupić skrzyni skarbów także. Z przykrością to zawiadamiam, bo jest to moim zdaniem niefajnie. Ponieważ nadal boli mnie tu gardło, sorry za głosik. Tutaj mamy taki nowy gadżet, prawda? Za 490 kuponów. Muszę się przyzwyczaić do z setkami, prawda? Czyli za prawie 5 starych kuponów, a można kupić sobie 150 punktów dorastania. No, tak średnio opłacalne, ale jak komuś brakuje, no to czemu nie? Ogólnie rzecz można też kupić pojedynczy punkt dorastania za 9 kuponów, co jest troszkę mniej niż diament, no jest to też mało opłacalne. No ale jak ktoś musi, no to musi, prawda? Objęcia Martwausza jest obniżona, woda młodości w swojej cenie, chmurka obniżona cena, zestaw chmurek 5 starych kuponów, czyli 500 nowych. Tutaj kamień filozoficzny normalna, klepsydra obniżona cena, Nyx obniżona cena, nie wiem czemu. Moim zdaniem Nyx nadal jest jednym z lepszych CR-ów, no ale no, stwierdzili, że mniej, no to niech będzie mniej. Ważne, że to nie wpływa na wagę, a zaraz sprawdzimy, czy rzeczywiście nie wpływa na wagę, czy nas też zrobili troszkę bambuko. Dobra, Hera jest tańsza, łzy w cenie, piorun tańszy, różdżka tańsza, upominku Hestii nie da się kupić ani sprzedać. Strzała jest bardzo taniutka, także tutaj no, wedle wartości. Zestaw jest tańszy, jabłko jest w cenie, vintage jest tańsze, ale dostępne tylko w ofertach. A nieograniczony płomień jest tańszy i tylko dla VIP-ów. Nie ma też tutaj promienia OW, innych takich dodatkowych rzeczy, pewnie tylko i wyłącznie podczas jakichś promocji specjalnych ofert będzie dodawane, a także będzie można wtedy kupić. Natomiast jak widzicie, ja mam tutaj parę takich nietypowych gadżetów, prawda, jeszcze ich nie wykorzystałem i nie wiem, czy wykorzystam w najbliższej przyszłości. Lira Pola 40 kuponów mnie nie dotyczy, bo mam tutaj przywilej Apolla. A krew meduzy troszkę tańsza. No, mogłaby być tańsza, no ale okej. Niech będzie. Dynia, pieczęć, kapelusz i dwustronny medalion są tylko i wyłącznie w ofertach, także normalnie się ich nie da kupić, chyba że dostanie się w innych zestawach lub podczas wygranych w promocjach. A zestaw Posejdona tańszy i dobrze, zestaw bonusowy. Powiem wam tak, jakby zestaw Posejdona był w cenie powiedzmy 150 kuponów, by szedł jak świeże bułeczki. Nawet 200 kuponów, to też by szedł lepiej. No ale to moim zdaniem, bo to jest fajny CR, tylko nie każdy go daje z tego względu, że jest wybitnie drogi. Jakby był trochę tańszy, bo to jest, trzeba wyważyć opłacalność, prawda? Przypuszczam, że by szedł jak świeże bułeczki. Zestaw bonusowy trochę taniej, czarna orchidea taniej, puszka Pandory trochę taniej. A zwój Plutona, no, cena odpowiednia. Pięta Achillesa wreszcie dostępna w sklepie w czarnym rynku.
To jest nowość, która się pojawiła i moim zdaniem bardzo dobrze. Często gęsto można było, można się wymieniać po prostu tym CR-em. Jest czasem potrzebny, zwłaszcza dla nowych graczy, gdzie popełniają po prostu często błędy. Jest to dosyć ciekawy CR. W okresie Hypnosa cena obniżona i to bardzo i słusznie, z tego względu, że więcej bym za ten CR nie dał. A przywileje to ikonki się trochę pozmieniały, takie jakieś dziwne, niby to monety, tak? Przywilej bogactwa, przywilej obfitości, które mamy, jeszcze przywilej bogactwa hodowcy i przywilej Apolla i z Pegaza, a przywilej Pegaza. Tu dostajemy palcaty, tu dostajemy liry za darmo, prawda? Nic więcej się tutaj nie zmieniło. Najważniejsze, co jest, co mnie po prostu tutaj troszeczkę zniechęciło, to, że wyzwania Tytana i Rogi i Złote Runa w tym momencie są zmienione i nie są normalnie dostępne, tylko i wyłącznie podczas ofert. Dlaczego dobrze by było, żeby na przykład wyzwania Tytana były normalnie też dostępne? Z tego względu, że czasem bez tych dodatkowych konisi typu jakiś tam dziki czy coś w tym rodzaju, łatwiej było, można inne nagrody wygrywać, ale to niekoniecznie. Widzieliście, że mimo to, że tam nie było żadnych nagród dodatkowych, to tak kijowo szło, także nie szło nawet przejść przez piąty próg, ale to jest tylko moje zdanie. Liczyłem na to, że będzie można te okruchy posprawdzać, ale się nie dało. Teraz mamy jabłko Wintage na tapecie, które też jest normalnie niedostępne. W ofercie, z tego co pamiętam, tylko i wyłącznie w specjalnych ofertach, 85 kuponów, moim zdaniem cena zawyżona. Ale to i tak lepiej dać jabłko Vintage, powiedzmy, bo ma te same bonusy dodaje niż jabłko Złote Jabłko, aczkolwiek ja o wiele bardziej cenię Złote Jabłka niż jabłko Vintage. Natomiast jabłko Vintage w życiu bym w tym momencie nie kupił za kupony, ale to jest tylko moje zdanie. Wasze może być inne, może jesteście kolekcjonerami, może a po prostu podobają wam się tamte maści i tak dalej. I dla was może być to bardzo cenne, a ja patrzę okiem po prostu ekonomicznym i z punktu ekonomicznego jest to zbędny wydatek. No nic, no to wszystko, a co mogę na ten temat powiedzieć. Proszę do lajkowania, proszę do subowania.